Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mateusz i witam w takim dosyć nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj, jak widzicie po tytule, powiem trochę o moim nowym komputerze, który ma około już miesiąc czasu. No i jakby to powiedzieć, no nie jest on z najniższej półki, dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie FPS-y w grach, pokażę Wam, jak on szybko śmiga wszystko, jak szybko renderuje, ale zanim to, oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, tutaj macie magiczny przycisk. Jeśli go naciśniecie, no to prawdopodobnie jutro dostaniecie piątkę. Fotę tego komputera tak naprawdę już widzieliście. No nie jest to, powiedzmy, najtańszy komputer, w sumie kupiłem go dzięki Wam za Waszą kasę. Komputer waży około 30 kg. Jak go wyciągałem, to miałem spory problem. Odsłaniamy. Ziup. O, miało być takie napięcie, że jeszcze jedna warstwa. Dobra, to jeszcze raz. Nie wiedzieliście tak? 3, 4. Także dobra, widzicie już komputer bez tak naprawdę żadnego kablowania. Także teraz go podłączymy. Powiem Wam, co tutaj się znajduje i potem przejdziemy do renderowania i do wszystkich gierek. A i na pewno będzie dużo komentarzy, że przepłaciłem, bla bla bla, że można to taniej. No słuchajcie, zawsze można coś zrobić taniej. Zawsze mogłem go złożyć z używanych części, mogłem zamienić jakieś inne części. Mi zależało po prostu na sprawdzonych częściach, które wiedziałem, że będą działały, a nie na jak najtańszym wyborze. No, chyba nie muszę mówić, że wszystkie gierki, które za chwilę będę testował, będą na najwyższych ustawieniach. Okej, ale zanim go podłączę na początek, powiem Wam, co tutaj się znajduje z takich najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim jest tutaj procesor Intel i9-9900 3,6 GHz. I taki procesor jest mi potrzebny, znaczy niekoniecznie potrzebny, ale pomocny przy montowaniu filmów, tak? Czyli przy tej końcowej fazie, gdy cały zmontowany materiał trzeba wyprodukować w jeden film. Jeśli już o montażu mowa, to jest tutaj 32 GB RAM. RAM, czyli ogólnie szybkość całego systemu, również pomaga przy montażu filmów. Mogę sobie odpalić program do montowania, a na drugim monitorze masę różnych innych programów i nic mi się nie zacina. Więc z jednej strony musi być mocny procesor do montowania, a z drugiej strony musi być mocna grafika do grania w gry. I jeśli chodzi o kartę graficzną, to siedzi tutaj RTX 2080. Oprócz tego jest tutaj najszybszy dysk M2 1000 giga i w ogóle ten sam dysk kosztował mnie 1000 zł, także jak widzicie, te cztery podzespoły, które przed chwilą wymieniłem, już dają potężną sumę. No a oprócz tego jest tutaj masa innych różnych rzeczy. Słuchajcie, komputer za mną jest już podłączony, jak być może widzicie. Trochę się przy tym namęczyłem, bo tam jest naprawdę bardzo mało miejsca, ale teraz najważniejszą rzeczą jest to, aby sprawdzić, czy ten komputer w ogóle działa. I jeśli będzie działał, a mam nadzieję, że będzie, to zobaczycie, jak wspaniale on w ogóle się uruchamia, jaki to jest w ogóle... Dla mnie samo naciśnięcie tego przycisku od włączania komputera jest po prostu, no, czymś wspaniałym, no. Zostawcie łapkę w górę, a ja odpalam komputer. Uwaga, 3, 2, 1 i... Na początek powiem, skąd w ogóle wzięła się ta kosmiczna cena. Ogólnie komputer kupuje się do swoich preferencji, więc jeśli ktoś kupuje komputer do grania w gry, musi włożyć sporo kasy w kartę graficzną. Jeśli ktoś montuje filmy, musi włożyć sporo pieniędzy w procesor. Ja natomiast robię i to na komputerze, czyli robię live z gier, czyli gram w gry, przy tym montując filmy, więc muszę mieć i mocny procesor, i kartę graficzną, dlatego, no dlatego tyle wyszło. Więc jest okej. Najważniejsze jest to, żeby to się po prostu zwróciło. W takim razie zapraszam Was do Counter-Strike'a, palę jakąś mapkę 1v1 albo jakiegoś skrzydłowego i pokażę Wam, ile jest FPS-ów. Wszystkie opcje w Counter-Strike'u są w tym momencie ustawione na możliwie jak najwyższe. Jak widzicie, mam aktualnie ponad 1000 FPS-ów. Przypominam, że są to najwyższe możliwe ustawienia. W sensie akurat nie opłaca ustawiać się najwyższych ustawień, no bo tak naprawdę nie za dużo one dają, tylko mocno obciążają komputer. Także co, ja myślę, że jest to naprawdę super wynik, zwłaszcza, że są to te najwyższe ustawienia, tak? Słuchajcie, kolejna gierka to będzie GTA, ale niestety nie wiem, jak tutaj sprawdzić FPS-y, więc ustawiłem sobie, aby były one widoczne tutaj w tym małym rogu. I jak widzicie, na najwyższych ustawieniach jest ich około 180. Ciągle utrzymują się w granicach 187-188, no jak widzicie, ten obraz jest naprawdę mega płynny. Nawet jak jadę samochodem, ciągle jest 187 FPS-ów, także widzę, że tutaj jest wszystko mega płynnie. Więc te FPS-y w ogóle nie maleją. Okej, słuchajcie, ostatnia gierka na dzisiaj, którą będziemy testować, to będzie oczywiście Minecraft. I jak widzicie, na normalnym survivalu, na domyślnych ustawieniach, których w ogóle nie zmieniałem, FPS-y skaczą pomiędzy, no jest około 2160 FPS-ów. Gdy będziemy sobie szli, to dalej jest ich ponad 2000, no około 2000 FPS-ów, jak widzicie. Okej, a na koniec zostawiłem sobie montaż, ponieważ odpaliłem właśnie program do montowania i pokażę Wam, ile montuje się tutaj film w najwyższej jakości, który został nagrany w najwyższej jakości i który będzie wyrenderowany w najwyższej jakości. Tutaj oczywiście jest to już gotowy film, także ten proces renderowania będzie krótszy, bo normalnie zmontowany film wygląda w ogóle inaczej, tam jest mnóstwo tych ścieżek. Film trwa 10 minut i 57 sekund i wyrenderujemy go sobie w jakości Full HD w 60 FPS-ach, czyli w dosyć wysokiej jakości. Klikamy render i tutaj właśnie zaczyna chodzić procesor. Jak widzicie, nagrany w najwyższej jakości film montuje się naprawdę bardzo
bardzo szybko. Widzicie, jak to wszystko się mieli? No i to jest właśnie zasługa tego procesora. Także 11-minutowy film w najwyższej jakości wyrenderuje nam się w około 13 minut. Na początek pierwsze pytanie, jak oceniasz mój komputer w skali od 1 do 10, ale jeśli chodzi tylko o wygląd? Bardzo mi się podoba to, że można tam zmieniać kolorki takie. Właśnie, bo nie powiedziałam wam najważniejszej rzeczy, która jest wizualnie, że można zmieniać kolor. Gdybyś miał dużo pieniędzy, to czy byś za taką kwotę, za 11 tysięcy byś kupił sobie komputer, czy coś innego? Coś innego. PlayStation. Wspominałem wam, że ten komputer ma dużo różnych innych fajnych bajerów i właśnie jednym z tych bajerów jest to, że można tutaj zmieniać kolorki. Jakby w ogóle o tym zapomniałam, ale tak, zobaczcie. Można sobie normalnie zmienić kolorki. Obudowa, już sama obudowa nie należy do najtańszych, ponieważ ma bajer. Wszystko, co jest nietypowe, co jest jakieś podświetlane, zawsze będzie droższe, więc nawet na obudowie sobie nie oszczędzałem. Ja bardzo lubię fioletowy. O, właśnie taki kolor. Oprócz tych czterech rzeczy, które przed chwilą wymieniałem, znajduje się tutaj również chłodzenie wodne. Chłodzenie wodne, a także dwa wiatraki, także komputer jest chłodzony i cieczą, i normalnym powietrzem. A oprócz tego znajduje się tutaj zasilacz 1000 W, więc jest to wręcz prądożerny zasilacz. I tutaj się w sumie zgadzam, no bo trochę przepłaciłem, bo zasilacz naprawdę jest mega prądożerny i mega duży, tak. A jeśli chodzi o płytę główną, to jest tutaj śmieszna sprawa, bo płyta główna ma same wejścia USB 3.0, więc niektóre starsze urządzenia po prostu nie działały na tym komputerze, bo mają za bardzo nowe wejścia USB, więc musiałem pozmieniać niektóre rzeczy. Między innymi dokupywać jakieś czytniki kart pamięci, które będą mi łapały karty pamięci. Subskrybujcie mój kanał, jak możecie, ale to już tam... Nie, najlepiej to mnie. Okej, a więc podsumowując to wszystko, uważam, że kupiłem sobie dobry komputer. Wiadomo, można było go złożyć 1000 razy szybciej, 1000 razy taniej. No ale cóż, najwyżej przepłaciłem, bo wiem, że na pewno będą takie komentarze. Najważniejsze, że ja jestem zadowolony, bo on został, że tak powiem, złożony specjalnie pode mnie, pod moje preferencje. Nie każdy robi na komputerze to samo, co ja. No ja, jak widzicie, nagrywam filmy, montuję filmy, gram w gry. Także ten komputer po prostu musi być mocny. No i co, tak naprawdę to tyle. Jeśli ktoś z was ma jakieś pomysły na odcinki, które po prostu chciałby na moim kanale zobaczyć, to niech mi napisze w komentarzu, to ja postaram się coś takiego nagrać. No i co, dziękuję za dzisiaj. Możecie w komentarzu na koniec napisać, jak wam mija tydzień oraz ile jedynek lub oczywiście szóstek dostaliście od poniedziałku. Jestem tego bardzo ciekaw, także możecie napisać o tym w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Zawsze to powtarzam. Trzymajcie się i siema.